Honorowi wspierający, opowieści Siaka, Naśladowca, Karolina Koba Music, Karolina K, Kaczorek, Magda Grzegorzewicz. Witkacy Telkowski, Kawalerski. Niebiesko-biała chmura kłębi się w oddali. Po chwili dostrzegam, że składa się jakby z dwóch części. Jedna z nich jest statyczna, druga natomiast obraca się wokół własnej osi. Powoli. Czuję zimny wiatr na potylicy i mocny ucisk w okolicach skroni. Druga część chmury obraca się coraz szybciej. Szum wiatru huczy w uszach, a jednostajny pisk zaczyna się jakby rozdzierać. Brzmi znajomo. Po chwili orientuję się, że to dźwięk, który często słyszę, jeżdżąc do pracy. Wzdrygam się i otwieram oczy. Maska auta jest do połowy zmiażdżona przez potężne drzewo wyrastające naprzeciw. Kaszle. Krople krwi lądują na desce rozdzielczej. Przez cały czas słyszałem dźwięk syren. Siedzenie pasażera jest puste. Czuję ból połamanych kończyn i dziwne kłucie wewnątrz prawego ucha. Słyszę pukanie. Odwracam się. Z lewej strony auta stoi mężczyzna ubrany w ciemny mundur z odblaskowymi opaskami. Energicznie szarpie zatrzaśnięte drzwi. Od kilku godzin leżę na środku wielkiej białej sali. Głuchą ciszę przerywa trzask drzwi. Do pomieszczenia wkracza wysoki mężczyzna. To policjant. Mówi, że zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Najprawdopodobniej przy wymijaniu innego pojazdu. Małe niedopatrzenie posłało mnie w gips na kilka dobrych miesięcy. Pasażera ciągle nie udało się odnaleźć. Nie mam siły, by cokolwiek tłumaczyć, a przynajmniej moja złamana szczęka skutecznie mi to uniemożliwia. Będę miał spokój, przynajmniej przez jakiś czas. Funkcjonariusz zapewnia mnie, że znajdą winnego, po czym odchodzi. Najbardziej w tej całej sytuacji przeraża mnie fakt, że wiem, kto jest winny. Generalnie miałem być świadkiem na ślubie mojego kolegi z czasów studiów. Para młoda nie chciała organizować wesela, bo niby szkoda pieniędzy na takie rozdmuchane obchodzenie jednej prostej ceremonii. To zawsze jest takie na pokaz. A jednak to miłość. Mój drogi słuchaczu, słuchaczko, miłość jest w związku najważniejsza. Nie jakieś kwiatki, czekoladki, pierwsze tańce, hulanki, swawole. Tylko ciężka charówka na wspólne życie i wsparcie w tych trudnych chwilach. W każdym razie, wracając. W ramach rekompensaty za brak wesela, pan młody, czyli Rafał, zaprosił kilku kumpli na działkę, którą odziedziczył po swoim dziadku. Już od liceum mieliśmy taką tradycję. Latem zjeżdżaliśmy się właśnie na tę działkę i oddawaliśmy się iście męskim rytuałom. Całemu wyjazdowi towarzyszyła lista zasad, którą, jak głosiła legenda, wymyślił sam gospodarz działki, Rafał, kiedy po ostrym chlaniu toczył bój z porcelanowym konfesjonałem. Lista, którą każdy z nas miał zakodowaną w głowie, miała kilka punktów. 1. Zero partnerek na działce. 2. Odprawić ceremonię mieszania. 3. Przestraszyć harcerzy. Najważniejszym rytuałem była ceremonia mieszania. Mieszaliśmy wszystkie trunki, czy to procentami w górę, czy to procentami w dół. To było nieistotne. Cała zabawa polegała na tym, że po takim konkretnym piciu wystawialiśmy łeb na słońce i czekaliśmy, aż sieknie nas jeszcze mocniej. Jako że na działce nie było zasięgu, mogliśmy skupić się tylko i wyłącznie na dobrej zabawie. Żadnego Wi-Fi party. Graliśmy we flanki, robiliśmy alkowyścigi rzędów, a ulubioną rozrywką był wypad do lasu w środku nocy. Tak, żeby się trochę nastraszyć, powalczyć na kije
po prostu cofnąć się w czasie o jakieś 200 tysięcy lat. Ten wieczór kawalerski miał wyglądać dokładnie tak samo. Jednak już od pierwszych chwil, kiedy zjawiłem się na działce, coś było nie tak. Razem z Rafałem i Bartkiem wznosiliśmy trzeci czy czwarty toast, czekając na Michała, który miał do nas dołączyć nieco później. Na stole, oprócz kieliszków wypełnionych konkretnie schłodzoną substancją, wylądowała jeszcze miska pełna ogórków konserwowych. Ach, tym razem nie powinniśmy jakoś mocno oddalać się od działki. Pan młody wziął solidny kęs korniszona. W ostatnim czasie w pobliżu znaleziono kilka martwych ciał rozrzuconych po okolicznych krzakach. Wszyscy obecni zamilkli, po czym wybuchli głośnym śmiechem. Dobra, daj spokój. Wkręcasz nas, żebyśmy nie wycinali tym razem drzew z parku krajobrazowego. Rafał słynął z tego, że zawsze próbował zbudować napięcie przed imprezą, żebyśmy później, jak będziemy nawaleni, wkręcali sobie różne niepokojące rzeczy przy wyprawach w głąb lasu. Raz opowiadał o jakimś domu ukrytym w zaroślach, który prawdopodobnie był kryjówką poszukiwanego seryjnego mordercy. Pijanym ludziom łatwo coś wkręcić, także gdy dotarliśmy do pobliskiego ośrodka, całe zastępy harcerzy srały po gaciach ze strachu, kiedy rozjuszony Bartek wpadł im do domku z siekierą w ręce, szukając wspomnianego wcześniej mordercy. Jednak tym razem Rafał zdawał się być śmiertelnie poważny. Mówię serio. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, ale pilnujmy się. Nasz skład musi przeżyć ten melanż. W tym momencie zza okna dobiegł nas odgłos nadjeżdżającego auta. To musiał być Michał. Całą grupą wybiegliśmy przed działkową chatkę i drąc mordy zaczęliśmy wskakiwać na maskę samochodu, który gwałtownie zahamował, gdy rozpędzony Bartek dał radę wskoczyć na sam dach. Z auta wyszedł Michał. Już chciałem skoczyć na niego, żeby zbić piątkę, kiedy nagle drzwi od strony pasażera otworzyły się. Stanęliśmy jak wryci, kiedy zza progu wychyliła się Kaśka, dziewczyna Michała. Co jest? Rafał nie krył zdziwienia. Bartek aż upuścił plastikowy kubek, rozlewając drinka po trawie. Słuchajcie, wiem jak to wygląda i nie miało tak być, ale... Fak, no co jest? Przywiozłeś tutaj laskę? Przerzucaliśmy się kolejnymi argumentami, dlaczego żadna z dziewczyn nie powinna tutaj przyjeżdżać. Nagle Michał podszedł do pana młodego, chwycił go za kark i odszedł z nim nieco dalej, szepcząc coś na ucho. Dobra, spokojnie. Kaśka zostaje z nami, damy jakoś radę. Świetnie. Zero wyjaśnień. Tak miało być i tyle. Ciężko było nam się z tym pogodzić, ale nie chcieliśmy wszczynać kłótni. W końcu to był wieczór kawalerski, jedyny taki w życiu Rafała. Zgodnie ustaliliśmy, że mimo obecności kobiety nie będziemy powstrzymywać się od robienia trzody. A Kaśka, no cóż, przyda się. W końcu ktoś musiał sędziować przy alkowyścigach rzędów i beer pongu. Tak po prawdzie to całe to sędziowanie i pilnowanie, czy wszyscy przestrzegają zasad przy grze w pijackiego ping-ponga, nie miało sensu. Bo każdy robił co chciał, ale Kaśka przynajmniej była wkręcona w zabawę i być może zapomniała o tym, jak chamsko ją przywitaliśmy. Mimo alkoholu krążącego w żyłach, załączyły mi się małe wyrzuty sumienia i postanowiłem być dla niej miły. W końcu dokładnie nie wiadomo, dlaczego musiała przyjechać na tę działkę. Może stało się coś poważnego? Trzeba było okazać troszkę wyrozumiałości. Moje rozmyślanie przerwał głośny trzask piłeczki ping-pongowej. To Bartek podczas przepychania się z Michałem stanął na niej z impetem. No, fuck, to już trzecia! Krzyknął Rafał. Spoko, skoczę po następną. Powiedziała Kaśka, po czym szybko odwróciła się i pobiegła w stronę chatki. No i w tym momencie zaczęła się jatka.
Bartek, w ramach żartu czy jakiegoś chorego pijackiego i niczym nieuzasadnionego protestu, wyrwał niewielkie drzewko, które do tej pory rosło sobie spokojnie w ziemi. Pan młody, widząc to, chwycił za łopatę, która stała nieopodal, i zaczął go gonić, grożąc, że jak to stwierdził, skończy z tym szpadlem w dupie. Bartek, biegnąc przed siebie z niewielkim drzewkiem kiwającym się na wietrze, śmiał się tak, że myślałem, że piwo pójdzie mu nosem. Do momentu, aż nie potknął się o kosiarkę. Wylądował na glebie, mało nie uderzając twarzą w wystający kamień. Tę idiotyczną zabawę przerwała Kaśka, która zdążyła już wrócić z nową piłeczką. Co wy odwalacie? Wszyscy na moment zastygliśmy w miejscu. Przyniosłam piłeczkę. Już chyba niepotrzebna. Zaśmiał się Michał. Bartek, wstając, oparł się o kosiarkę. Słuchajcie, mam pomysł. No? Zapytałem. Możemy zassać ze zbiornika benzynę i odpalić pentagram gdzieś w lesie. To było to. Kaśka na początku trochę pojojczyła, ale w końcu namówiliśmy ją i zgodnie ruszyliśmy w kierunku lasu. Przez całą drogę Rafał ostrzegał o tych zaginięciach, o jakichś ciałach, ale nie robiło to na nas wrażenia. Chcieliśmy tylko odpalić pentagram na ściółce, przecież wiadomo, że na imprezie tak się robi. Gdy dotarliśmy na nieco większą, otwartą przestrzeń pośród drzew, Bartek zatrzymał się. Ej, zapomniałem wziąć tego słoika z benzyną. Co? Rafał nie dowierzał. No myślałem, że ktoś inny to weźmie. Tłumaczenia Bartka przerwałem szybkim skokiem na szczupaka, uderzając bezpośrednio w jego brzuch. Runął na ziemię, a reszta zaczęła skakać na mnie. Kaka! Jedynie Kaśka nie podjęła się wzięcia udziału w zabawie. Nic dziwnego. Gdyby ktoś z nas na nią skoczył, mogłaby skończyć z połamanym kręgosłupem. Przewracaliśmy się tak kilka dobrych minut, aż w końcu Michał wyrwał się z duszenia Rafała i podszedł do Kaśki. Jak tam? Mimo olbrzymiej ilości alkoholu we krwi, jego głos był nad wyraz troskliwy. A nic, bo tak sobie myślę, że i tak jak nie będziemy rozpalać pentagramu, a przeszliśmy taki kawał drogi, to chyba tutaj niedaleko jest plaża. Słysząc te słowa, momentalnie przestaliśmy się przepychać. Rafał podniósł się i podszedł bliżej. Czekaj, ale plaża jest kompletnie w drugą stronę. Dziewczyna sięgnęła do kieszeni bluzy i wyciągnęła pogiętą kartkę, a następnie wręczyła ją panu młodemu. Co to? Jakaś mapa. Wtedy, jak ganialiście się po działce, wyrywając z drzewa i wsadzając je sobie w dupy, szukałam piłeczki. I natrafiłam na takie coś. Rafał zaczął przyglądać się mapie. Odpaliłem latarkę w telefonie i wszyscy zbliżyliśmy się, spoglądając na rozrysowany plan okolicy. No tutaj są ci harcerze, a tutaj ten lasek brzozowy. Michał wymądrzał się, jakby kuźwa potrafił odczytać te bazgroły. Tam macie plażę. Kaśka wskazała ręką na niewielki żółty punkt. Ale to wygląda na teren prywatny. Zauważyłem. Mają ogrodzenia. Kolejni harcerze. Bartek parsknął śmiechem, po czym nie wiadomo skąd wyciągnął wypełnioną do połowy 200 cytrynówki i wziął łyk. To było oczywiste. Musieliśmy zbadać nowo znaleziony teren. Rafał kompletnie nie kojarzył tej plaży, także cały pomysł wydawał się jeszcze bardziej intrygujący i tajemniczy. Maszerowaliśmy niewielką ścieżką, która ciągnęła się między drzewami. Była ledwie widoczna, co zmuszało nas do utrzymywania pełnego skupienia. A pod wpływem alkoholu wcale nie jest to takie proste. Co chwila potykaliśmy się o korzenie i większe kamienie. Michał oświetlał latarką drogę, bo chyba tylko on wziął ze sobą naładowany telefon. Kaśka trzymała mapę i co chwilę spoglądała na nią, próbując zorientować się, czy idziemy w dobrym kierunku. Bartek i Rafał dopijali resztkę cytrynówki, kontynuując swoje żarty. Śmiali się tak głośno, że byłem pewien, że każda sarna w okolicy już wie o naszej obecności.
Po około 10 minutach dotarliśmy do miejsca, które miało być plażą, albo ośrodkiem wypoczynkowym, albo domkami harcerzy. W okolicy nie było nikogo widać, ale faktycznie ogrodzenia z metalowej siatki rozciągały się wzdłuż linii drzew. Bartek, jak zawsze pełen inicjatywy, podszedł do ogrodzenia i zaczął nim potrząsać, szukając jakiegoś otworu czy słabszego punktu, który mógłby rozerwać. To co? Skaczemy przez to? Zapytał, spoglądając na nas z błyskiem w oczach. Rafał nie był przekonany. Może znajdziemy jakieś normalne wejście? Nie róbmy przypału. Zanim zdążyliśmy podjąć decyzję, Kaśka znalazła coś, co wyglądało na bramę. Była zabezpieczona łańcuchem i kłódką, ale ktoś pozostawił na tyle dużą przerwę między obydwoma skrzydłami, że spokojnie mogliśmy się przez nią przecisnąć. Jeden po drugim zaczęliśmy przechodzić na drugą stronę. Gdy znaleźliśmy się na terenie ośrodka, poczułem, że atmosfera kompletnie się zmieniła. Przestaliśmy się śmiać i maszerowaliśmy, ostrożnie stawiając każdy krok. To miejsce było inne. Było cicho, zbyt cicho jak na działkę z domkami letniskowymi. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie. Rzędy drewnianych domków, ścieżki wyłożone kamieniami, a w oddali widoczny był nawet pomost nad jeziorem. Nie było jednak żadnych znaków życia. Bartek podbiegł do jednej z chatek. Chciał zajrzeć przez okno. Przestań! Może ktoś tutaj mieszka? Szepnął Rafał. Easy! Odpowiedział chłopak, wciąż patrząc do środka. Nikogo nie ma. Kompletnie pusto. Słysząc to, wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Skoro ośrodek był pusty, to mogliśmy się trochę zabawić. Bez dłuższego namysłu ruszyliśmy w stronę pomostu. Michał wskoczył na drewniane belki, po czym zaczął stawiać małe kroki, udając, że jest na linie i balansuje nad przepaścią. Choć w rzeczywistości była to tylko kilkunastocentymetrowa przestrzeń między pomostem a wodą. Uwaga, uwaga! Pajac na linie! Krzyknął Bartek, po czym wziął rozbieg i skoczył na Michała. Z głośnym chluśnięciem wylądowali w wodzie. Kaśka stała na krawędzi kładki, wahając się, czy dołączyć do chłopaków. Razem z Michałem podbiegliśmy do niej, złapaliśmy pod ręce i z lekkim podskokiem wrzuciliśmy do jeziora. Dziewczyna wydała z siebie krótki okrzyk zaskoczenia, zanim zanurkowała pod wodą. Gdy się wynurzyła, przez moment wyglądała na zdenerwowaną, ale potem zaczęła się śmiać. No i jak? Dobra woda? Zapytałem, patrząc na nią z uśmiechem. Zimna, ale dobra. Odpowiedziała, wypluwając wodę z ust, po czym weszła z powrotem na pomost. Przez chwilę zapomnieliśmy o wszystkim. O tym, że to miejsce było oznaczone na jakiejś starej mapie, o naszym początkowym niepokoju, o tym, że właściwie nie powinniśmy tam być. Byliśmy zanurzeni w chwili, ciesząc się nocą, wodą i wzajemnym towarzystwem. Kuźma! Coś mi ugryzło! Krzyknął Bartek, wybiegając z wody i masując swoją łydkę. Wszyscy odwróciliśmy się w jego stronę. Wyglądał na zaniepokojonego. Daj spokój! Rzucił Michał. Pewnie otarłeś się o pomost czy coś. No, albo w jakiś kamień wpłynąłeś. Dodałem. A może to był rekin słodkowodny? Żartował Rafał. Wyszliśmy z wody na plażę, żeby przyjrzeć się tej łydce. Doświetlaliśmy ją telefonem Michała, jednak niczego szczególnego nie zauważyliśmy. Bartek miał mocno owłosione nogi, więc mogliśmy co najwyżej zakręcić mu dredy na tej łydce. Nic nie widzę, stary, powiedziałem, starając się dobrze przyjrzeć. To tylko twoja wyobraźnia, parsknąłem. Albo wódka, dodała Kaśka z uśmiechem na twarzy. No dobra, odparł chłopak, uspokajając się nieco. Zgodnie stwierdziliśmy, że czas wrócić na działkę. Kaśka zwinęła mapę i schowała ją do kieszeni, po czym ruszyliśmy w stronę lasu.
Droga powrotna przebiegła bez większych problemów. Po dotarciu na działkę ustaliliśmy, że Kaśka, Michał i ja zostajemy w chatce, gdzie rozłożyliśmy materace i przygotowaliśmy śpiwory. A Rafał i Bartek zdecydowali się na noc w namiotach, które rozłożyliśmy wcześniej. Poranek przywitał nas słońcem, które przedzierało się przez zielone liście drzew. Kiedy otworzyłem oczy, poczułem potężny ból głowy. Ale co tu się dziwić? Była siła, by pić, to teraz musi być siła, by walczyć z kacem. Nie byłem jedyny. Spojrzenia Kaśki i Michała, którzy również obudzili się w chatce, sugerowały, że cierpią dokładnie tak samo. To może lemoniada? Zaproponował Michał, wstając z materaca. Witaminka C i takie tam. Dodał, zataczając się. O, dobra, robimy. Odparłem, po czym ruszyłem w stronę kuchni. Wtedy przez okno ujrzałem Bartka, który właśnie wyłonił się z namiotu. Na jego twarzy malowało się coś, co można by opisać jako mieszankę irytacji i zmęczenia. Co tu się dzieje, he? Zapytał z niezrozumiałą nutą agresji w głosie. Robimy lemoniadę. Chcesz trochę? Odpowiedział Michał, układając cytryny na desce do krojenia. O, lemoniada. Super. Odparł Bartek, ale było w tym więcej sarkazmu niż entuzjazmu. Wszyscy się bawicie. Co masz na myśli? Zapytał Rafał, próbując zrozumieć, o co chodzi. Poirytowany chłopak nagle wybuchł. Jesteśmy w środku lasu. Nie wiemy, o co chodzi, a wy robicie jakieś pieprzone lemoniady. Agresywnie wytrącił nóż z ręki Michała, którym kroił cytryny. W chatce rozległ się głośny brzęk metalu. Stary, co jest? Krzyknąłem. Nic nie odpowiedział. Jego twarz była napięta, a oczy wyglądały, jakby patrzyły w jakiś nieokreślony, odległy punkt. Do chatki weszła jeszcze Kaśka, która widząc, że wszyscy stoimy skonsternowani, zatrzymała się w progu. Patrzyliśmy na Bartka, który nagle, jakby prowadzony jakąś niewidzialną siłą, zaczął kierować się w stronę łazienki. Jego ruchy były niemal mechaniczne, jakby ktoś nim sterował. Nic nie powiedział, po prostu wyszedł. Co się z nim dzieje? Bartek! Zawołał Rafał, jednak chłopak nie słuchał. Wszedł do łazienki i zamknął za sobą drzwi. Chwilę później usłyszeliśmy głośny dźwięk, jakby głośne chluśnięcie wody. Wszyscy pobiegliśmy w stronę łazienki. Dobijaliśmy się do drzwi. Ostatecznie Rafał wziął rozbieg i uderzając z całych sił, wyważył je. To, co zobaczyliśmy, mroziło krew w żyłach. Bartek leżał w wannie wypełnionej po brzegi wodą. Był nieruchomy. Jego twarz była sina i na wpół zanurzona w wodzie, a oczy szeroko otwarte. Ale nie to było najgorsze. Z jego łydki wypełzało coś, co wyglądało jak długi, poskręcany robak w kolorze szaro-zielonym z czerwonymi, pulsującymi żyłkami na bokach. Jego ciało było śliskie i obleśne, a głowa kończyła się ostrym jak igła dziobem. Pełni przerażenia obserwowaliśmy, jak ta dziwna kreatura doszczętnie rozerwała jego nogę, a następnie rzuciła się w powietrze. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, robak zaatakował. W sekundę pełzał już po koszulce Rafała, a po chwili zaczął wbijać swoją ostro zakończoną głowę w jego bark. Chłopak krzyczał, próbował go strząsnąć, ale pasożyt trzymał się mocno. Kiedy zdawał się kurczyć, jakby wchodził głębiej, wszyscy zamarliśmy. Kaśka błyskawicznie sięgnęła po szczotkę do zamiatania, wzięła zamach i uderzyła robaka z całej siły. Ten zaś wypuścił z siebie głośny, przerażający pisk i upadł na podłogę. Ręka Rafała była pokryta sinymi plamami, które zdawały się pulsować, jakby pasożyt zdążył w nim coś zagnieździć. Nie podchodźcie bliżej! Krzyknąłem, patrząc na kreaturę wijącą się po podłodze, która nagle zaczęła się rozdzielać,
jakby dokonywała jakiejś groteskowej mitozy. Z jednego robaka powstawały dwa mniejsze, a z tych dwóch kolejne cztery. To było jak koszmar, jak jakiś surrealistyczny, przerażający sen. Kaśka, która była najbliżej okna, zdążyła je otworzyć i zaczęła wykrzykiwać o pomoc. Ale czy ktoś nas słyszał? I czy jakakolwiek pomoc mogła nadejść na czas? Robaki wydawały się jeszcze bardziej ożywione. Ich ciała, mierzące około 20-30 cm, były jak krzyżówka węża i czczownicy, obleśne i lśniące. Ich skórę pokrywała cienka warstwa chitynowego pancerza, a wzdłuż całego korpusu wyrastały rzędy drobnych nóżek, które pozwalały im na szybkie poruszanie się. Jedno po drugim zaczęły zmierzać w stronę zlewów i rur, jakby szukały kolejnych miejsc do zakażenia. Ich sprężyste ciała wpadały do otworów, znikając w ciemności. Każdy z nich pozostawiał za sobą śluzową, lepką substancję. Zauważyłem, że niektóre z nich zaczynają się dzielić tuż przed wejściem do rury, tworząc jeszcze mniejsze wersje samych siebie, które z łatwością przeciskały się przez ciaśniejsze przestrzenie. Nastroje były napięte, ale podjęliśmy szybką decyzję. Kaśka miała zostać na działce z Rafałem, którego ręka cały czas była potwornie zasiniona, a on sam z każdą chwilą wydawał się coraz słabszy. Ktoś musiał z nim zostać, nie chcieliśmy ryzykować. Ja i Michał mieliśmy wsiąść do auta i pojechać na najbliższy posterunek policji, oddalony o kilka kilometrów. Chcieliśmy opowiedzieć o tym, co spotkało Bartka, oraz o pasożytach, które dostały się do rur i mogą zagrażać całej okolicy. Na działce nie było zasięgu, więc nie mieliśmy innego wyboru. Mimo że obaj byliśmy jeszcze nietrzeźwi, sytuacja była zbyt poważna, żeby się tym przejmować. Usiadłem za kierownicą, a serce waliło bez opamiętania. Michał usiadł na miejscu pasażera. Wyglądał na równie zaniepokojonego. Włączyłem silnik i ruszyliśmy. Przejeżdżaliśmy przez teren działki, omijając drzewa i krzaki. Otworzyłem okno, mimo że było chłodno. Chciałem się przewietrzyć, jakoś ocucić, bo w mojej głowie ciągle przewijały się obrazy tych obrzydliwych robaków. Przejechaliśmy kilka kilometrów, ciągle na wysokich obrotach, nie zwracając uwagi na ograniczenia prędkości. Skupiałem się na drodze przed nami, kiedy nagle kątem oka dostrzegłem coś dziwnego na szyi Michała. To była mała rana, przypominająca tę, którą wcześniej można było zauważyć u Rafała. Moje serce zaczęło walić jeszcze mocniej. Nie, to niemożliwe, pomyślałem, ale wiedziałem, że to więcej niż prawdopodobne. Już otwierałem usta, ale zanim cokolwiek powiedziałem, Michał szybko rzucił mi spojrzenie. Jednak to nie był jego normalny, przyjacielski wzrok. W tych oczach było coś złowrogiego, coś, co mnie przerażało. Nie zdążyłem zareagować, gdy nagle machnął ręką i chwycił za kierownicę. Jego ruch był tak nagły i brutalny, że straciłem panowanie nad autem. Ostatnie, co pamiętam, to jego groźne spojrzenie i dźwięk skrzypiących opon, zanim wszystko stało się czarne. Budzę się w szpitalu, otoczony białymi ścianami. Powietrze jest nasycone zapachem środków dezynfekujących. Otwieram oczy, spoglądam dookoła i próbuję zrozumieć, co się dzieje. Jednak nie jestem w stanie się ruszyć. Próbuję wezwać pomoc, ale coś jest nie tak z moją szczęką. Odczuwam straszliwy ból. Chyba jest połamana.
Moje próby wydobycia z siebie choćby najprostszych zdań kończą się na niewyraźnym pojękiwaniu. Czuję coś innego, coś dziwnego. To uczucie dyskomfortu w moim prawym uchu. Nie jest to typowa infekcja. To coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Czy to możliwe, że... Nie kończę tej myśli, bo nagle mam wrażenie, że coś zaczyna się ruszać wewnątrz mojego ucha. To niewielkie drgania, jakby pulsowanie, ale jest wystarczająco wyraźne, żeby wiedzieć, że coś tam jest. Czyżby pasożyt opuścił Michała i teraz przechodzą mnie ciarki. Leżę tutaj, niezdolny do ruchu, do krzyku, niezdolny nawet do szepnięcia o pomoc. Cześć, jeśli podobało Ci się moje autorskie opowiadanie, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz komentarza, choćby dla podbicia zasięgów. Przypominam również o możliwości wspierania, dzięki temu kanał będzie mógł się stale rozwijać. Dzięki, następny odcinek już za tydzień.